Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć podpisał 18 marca z przedstawicielem firmy Kolas Polska Piotrem Kulką umowę na realizację drogi gminnej relacji Bukowina-Las Majdan w Klęczanach. W spotkaniu uczestniczył sołtys Klęczan Mariusz Toton. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym, kolejnym już związanym z podpisaniem kolejnej umowy na kolejną inwestycję w mieście gminie Sędziszów Małopolski, czyli jesteśmy po całej procedurze przetargowej. Mam zaszczyt gościć menadżera oddziału pana Piotra Kulkę, oddziału firmy Kolas Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firmy dużej, z tego co dowiedzieliśmy się przed chwileczką, zatrudniającej ponad 1000 osób, działającej na terenie całego kraju. Tak naprawdę firma z siedzibą w Warszawie, ale sporo inwestycji realizuje również na Podkarpaciu, w tym w naszej miejscowości. W tej chwili będziemy podpisywać umowę na realizację drogi gminnej, drogi relacji Bukowina-Las Majdan w Klęczanach. Stąd też witam bardzo serdecznie pana sołtysa i zarazem radnego pana Mariusza Totona, który od wielu lat o tę inwestycję i też wiele innych inwestycji w miejscowości Klęczany i nie tylko zabiega. Rzeczywiście bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju samych Klęczan, ale również miasta i gminy Sędziszów Małopolski, bo są to tereny przy tej drodze, gdzie są bardzo rozwojowe. Trwa intensywna zabudowa jednorodzinna w tej chwili. Inwestycja mogłaby być zrealizowana dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Taki wniosek na realizację tej inwestycji drogowej złożyliśmy jeszcze w 2022 roku. Dość długo trwała procedura oceny tych wniosków, wszystkich, które spłynęły z całego województwa podkarpackiego. Po tej ocenie merytorycznej okazało się, że byliśmy na pierwszym miejscu listy rezerwowej, czyli w tym pierwszym jakby etapie nie byliśmy uwzględnieni w dofinansowaniu. Niemniej jednak po zmianie kursu euro, czy też po przetargach już wcześniej odbytych, udało nam się zakwalifikować do dofinansowania i to dofinansowanie jest w wysokości 63,63% w ramach tegoż Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja będzie realizowana na długości około kilometra. Inwestycja będzie polegać na tym, że będzie całkowicie przebudowana konstrukcja drogi. Zresztą o szczegóły to pewno w szczegółach powie pan Piotr, jeżeli chodzi o tą inwestycję, jak również wybudowany zostanie dwumetrowy chodnik, co też jest bardzo ważną kwestią, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych, ale również tych poruszających się pojazdami mechanicznymi, ponieważ jeżeli piesi bezpiecznie przemieszczają się chodnikiem, to też bezpieczniej się kierowcom jeździ. Więc to jest odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Kolejna inwestycja, którą już mamy procedurę przetargową całkowicie zakończoną, czyli po wszystkich terminach, gdzie inne firmy mogły składać odwołania. 9 oferentów zgłosiło się do tego przetargu. Kwota po przetargu to jest ponad 2 miliony 470 tysięcy złotych, z czego 1 570 ponad tysięcy złotych to jest kwota dofinansowania tej inwestycji w ramach tego programu, o którym już mówiłem. Inwestycja to nie jedyna w Klęczanach. Jesteśmy po przetargach już wprawdzie na kolejne 2 pakiety duże w ramach Polskiego Ładu, czyli ze środków budżetu państwa. Te inwestycje jeszcze przyznane z rządów premiera Mateusza Morawieckiego. Czekamy tylko na to, aby się te terminy, które są obowiązujące w procedurze przetargowej, związane z ewentualnym odwołaniem innych oferentów, i myślę, że w następnym tygodniu będziemy się z Państwem jeszcze raz spotykać. Będziemy podpisywać 2 duże pakiety opiewające w sumie po przetargu, bo przed przetargiem to było blisko 20 milionów złotych, po przetargu te ceny trochę spadły, więc myślę, że to jest blisko 17 milionów złotych. Na szereg kolejnych odcinków dróg, szereg kolejnych inwestycji w różnych miejscach naszej gminy, więc będziemy też o tym Państwa informować. Natomiast w piątek zaprosimy też Państwa do Czarnej Sędziszowskiej, jeszcze godzina do ustalenia z wykonawcą, ponieważ wtedy będziemy przekazywać teren budowy pod tą największą inwestycję drogową,
na jednym odcinku, jaką realizujemy i myślę, że w historii samorządu sędziszowskiego blisko 14 milionów złotych, ale o tym będziemy mówić w czarnej sędziszowskiej. Drodzy Państwo, przed podpisaniem umowy chciałem poprosić może o zabranie głosu pana sołtysa, pana radnego w temacie dzisiejszej spotkania z państwem, czyli podpisania umowy na realizację inwestycji w Klęczanach. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, przede wszystkim chciałem wyrazić swoje zadowolenie z tego, że udało się te środki pozyskać, że ta inwestycja powstanie dzięki dobrej współpracy między samorządem gminnym a moją osobą. Cóż mogę powiedzieć? Inwestycja bardzo potrzebna. Jak wiemy, Klęczany jest terenem rozwojowym. Chodnik, budowa chodnika, budowa drogi no na pewno usprawni i ruch pieszych, jak i ruch samochodowy, no będzie bezpieczniej. A jeśli będzie bezpieczniej w tym rejonie, no to na pewno będą powstawać nowe domy, miejscowość się będzie rozwijać, także myślę, że inwestycja potrzebna i na pewno usprawni to życie mieszkańcom, jak i ruch pieszym. Dzieci będą po prostu mogły bezpiecznie dojść do szkoły, a państwo będą mogli się bezpiecznie poruszać na tej drodze. Jest to odcinek, tak jak burmistrz wspomniał, 916 metrów, prawie kilometr, także to jest dosyć duży odcinek, za co chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować tutaj władzom gminy, że wysłuchały moich próśb mieszkańców i udaje się to właśnie dzisiaj, tą umowę podpisać i tą inwestycję zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Może pan Piotr kilka słów na temat firmy, ewentualnie inwestycji. Dzień dobry. Piotr Kulka, firma Kolas. Inwestycja, którą zrealizujemy, obejmuje, tak jak tutaj było mówione, około kilometra, kompleksowa przebudowa drogi razem z chodnikami, z odwodnieniem, przebudową sieci. Mamy wstępny plan, harmonogram zacząć w kwietniu i możliwie jak najszybciej zrealizować tak, żeby w miarę szybko udostępnić przebudowaną drogę dla mieszkańców. Dziękuję bardzo serdecznie za wypowiedzi i pana sołtysa, pana radnego, pana menadżera, który będzie za chwileczkę wraz ze mną podpisywał tą bardzo ważną umowę z punktu widzenia naszych mieszkańców, szczególnie dotyczących miejscowości Klęczany. Tak jak mówiłem, w następnym tygodniu będziemy podpisywać najprawdopodobniej umowy z tym samym wykonawcą na dwa pakiety, o których będę mówił na tej konferencji, bo tych sporo dróg i odcinków dróg w różnych miejscowościach będzie w tych pakietach zamieszczone w tej umowie i będą również realizowane. Jeżeli chodzi o firmę Kolas Polska i Klęczany, to zgodnie z umową to jest 240 dni na realizację inwestycji, ale tak jak zapowiada wykonawca, będą się starać jak najszybciej zrealizować tę inwestycję, no bo wiadomo, im szybciej, tym szybciej też pieniądze wpłyną do kasy firmy, więc to jest też dobra wiadomość dla mieszkańców, że ta inwestycja nie będzie się wlokła w czasie, tylko będzie intensywnie realizowana. Oczywiście tutaj też trzeba uwzględniać warunki atmosferyczne, bo tak jak Państwo doskonale widzicie, ta zima, szczególnie koniec jesieni i zima, to jest bardzo mokry okres, rzeczywiście utrudniający wiele inwestycji drogowych czy inwestycji liniowych, tam gdzie mamy do czynienia z wejściem w teren. Tutaj akurat jest o tyle dobrze, że to nie jest inwestycja, gdzie całkowicie budujemy nową drogę, jak na przykład 1KZ, gdzie tutaj warunki atmosferyczne zdecydowanie mają wpływ na to, więc liczymy, że ta inwestycja szybko zostanie zrealizowana ku zadowoleniu nas wszystkich. Więc drodzy Państwo, teraz przystępujemy do podpisania tej dzisiejszej umowy.